Szanowni Państwo, przystępujemy do drugiej części naszej dzisiejszej konferencji. Naszym następnym mówcą jest pani dr Monika Kapiela-Bartoszewicz, która przedstawi nam temat zagrożenia terrorystycznego w kontekście państwa islamskiego. Temat, który niejako wynika z poprzednich dyskusji, albowiem niezależnie od przyczyn kryzysu migracyjnego do Europy, jednym z niestety słabych skutków tejże migracji jest właśnie terroryzm, szczególnie na terenie zachodniej Europy, ale nie tylko. Pani doktor, oddaję głos. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość podzielenia się z Państwem moją wiedzą. Faktycznie będziemy mówić o zagrożeniu terrorystycznym w kontekście państwa islamskiego, ponieważ jest to jedna z bezpośrednich politycznych, jeden ze skutków istnienia tego tworu. I ja swoje wystąpienie dla Państwa podzieliłam na poszczególne części. Najpierw chciałam Państwu powiedzieć o kontekście historycznym zagrożenia terrorystycznego w Europie, żebyśmy mieli świadomość ciągłości pewnych procesów i żebyśmy dzięki tej ciągłości byli w stanie także zauważyć zachodzące w nich zmiany. Porozmawiamy o współczesnym zagrożeniu terrorystycznym w kontekście strategii państwa islamskiego w tym obszarze oraz o trzech nakładających się na to czynnikach, które musimy brać pod uwagę, czyli kryzysie migracyjnym i czynnikach strukturalnych. Tutaj chodzi mi o strefy no-go zones, o których mówił trochę dr Osler i także o przestępczości, ale przede wszystkim o istnieniu strefy Schengen, którą przyjmujemy za pewien pewnik do tego stopnia, że nie przyglądamy się temu, co ona oznacza. Z tych czynników strukturalnych, z tych nakładających się na siebie czynników wynikają pewne problemy z prewencją, o których też chciałam przynajmniej zacząć dyskusję i zakończyć ją rozmową o Polsce, bo to nas wszystkich na pewno też bardzo interesuje. Jeżeli chodzi o historię, musimy mieć świadomość tego, że Europę zalewały fale terroryzmu. Ta najbardziej przyjęta, najbardziej szeroko akceptowalna typologia autorstwa profesora Rapoporta mówi o czterech falach terroryzmu, z których ta ostatnia fala terroryzmu religijnego jest ostatnią, ale początki tego zjawiska, o jakim mówimy, sięgają przynajmniej XIX wieku. Musimy sobie jednak zdawać sprawę z tego, że nawet ta czwarta religijna fala terroryzmu, która dotknęła Europę, także podlega pewnym zmianom. I teraz chciałam, żeby Państwo dokładnie zrozumieli, na czym te zmiany polegają. Na początku mieliśmy do czynienia z terroryzmem importowanym, z zagrożeniem, które przychodziło z zewnątrz. I tutaj najlepszym przykładem takiego zagrożenia jest działalność islamskiej grupy zbrojnej, która działała początkowo w Algierii, ale także działała bardzo aktywnie na terenie Francji, której obozy szkoleniowe znajdowały się w Belgii i w Wielkiej Brytanii i która swoją działalność polityczną, ale także religijną przeniosła z kraju pochodzenia do krajów europejskich. O tym terroryzmie niejako importowanym mówimy tak naprawdę do momentu ataków 11 września i trochę po jeszcze ataki w Madrycie z 2004 roku. To jest taki przykład ataków, gdzie tak naprawdę większość samochowców to byli przybywający do Europy migranci. Niestety, bardzo szybko okazało się, że mamy do czynienia z zjawiskiem terroryzmu drugiego pokolenia. I tutaj już pojawiła się groźba, zagrożenie, które nie przychodziło spoza Europy, ale które w Europie miało swoje korzenie. Jeżeli Państwo sobie przypomną, tu na zdjęciu widać wszystkich czterech samochowców zatrzymanych w Londynie. Trzech z nich było brytyjskimi obywatelami. Jeden był konwertytą na islam, to prawda, natomiast urodził się na Jamajce. Przybył do Wielkiej Brytanii. Ten szok,
którym dla władz, ale także dla opinii publicznej, dla społeczeństwa brytyjskiego było odkrycie, że muzułmanie drugiego i trzeciego pokolenia radykalizują się i kierują swoje żale, swój gniew, ale także swoją działalność polityczną przeciwko państwu brytyjskiemu, miał pewne konsekwencje w obszarze studiów nad bezpieczeństwem, w obszarze bezpieczeństwa i przeciwdziałania terroryzmowi. Pojawił się taki termin clean skins, który miał oznaczać ludzi nieznaną policji, nieznaną służbą bezpieczeństwa, taką, która znajduje się poza radarem przeciwdziałania, zapobiegania terroryzmowi, chociaż jednocześnie także okazało się, że przywódca tej grupy, która przeprowadziła ataki z 7 lipca, Mohammad Sadiq Khan, on przez krótki czas był w obszarze zainteresowania MI5. MI5 przyglądało mu się bardzo krótko i zdecydowało, że nie jest on taką osobą, która kiedykolwiek zaangażuje się w jakąś działalność wywrotową, w kogoś, kto czynnie będzie wspierał terroryzm albo w ogóle się w niego zaangażuje. I to był pierwszy taki bardzo krytyczny czy alarmowy sygnał do podkreślający, jak trudne będzie przeciwdziałanie zagrożeniu terrorystycznemu w tej nowej odsłonie, ale do tego jeszcze powrócimy. Potem sytuacja skomplikowała się bowiem jeszcze bardziej, dlatego że zaczęliśmy mieć do czynienia z konwertytami, z tym, co służby bezpieczeństwa określają blond i niebieskooką, blond niebieskookim zagrożeniem, niebezpieczeństwem. Tutaj się zwraca uwagę nie tylko na to, że to są osoby, które są poza radarem policyjnym czy służb bezpieczeństwa. To są osoby, o których bardzo często nie mamy świadomości co do tego, że nastąpiła konwersja, nie mówiąc już o radykalizacji, a ich wartość operacyjna jako tych, którzy nie przyciągają zupełnie żadnego zainteresowania, jest nieporównywalnie wyższa w stosunku do muzułmanów drugiego i trzeciego pokolenia urodzonych czy wychowywanych w Europie. Co więcej, mamy też do czynienia z wysokim w stosunku do ich liczby współczynnikiem radykalizacji. Te badania bardzo niepełne, dosyć cząstkowe, które zostały już przeprowadzone nie tylko w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, wskazują na to, że konwertyci o wiele częściej i o wiele łatwiej radykalizują się niż muzułmanie, którzy rodzą się już w tradycji religijnej islamu. Olivier Roy, który jest takim guru, jeżeli chodzi o badania nad islamem, a na pewno nad islamem europejskim, Francuz obecnie pracujący we Florencji, twierdzi, że wśród aktywu Al-Kaidy do 30% to są właśnie konwertyci. Natomiast zarówno w przypadku tego terroryzmu drugiego pokolenia, jak i zagrożenia terrorystycznego stworzonego przez konwertytów, mieliśmy do czynienia raczej z tendencją wyjazdową. Tutaj widzą Państwo pierwszą białą Europejkę, Muriel de Kock. Ona konwertowała się na islam, urodziła się w katolickiej rodzinie w Belgii. Po przejściu na islam bardzo szybko zradykalizowała się, wyjechała do Iraku ze swoim mężem i tam w 2004 roku w Bakubie wysadziła się przy posterunku wojskowym. Poniżej ślad polski, Fritz Gelowicz. O tych śladach polskich w radykalnym islamie pewnie moglibyśmy sobie długo porozmawiać, panie doktorze. Ja tylko nadmienię, że tutaj nieudany, czy też w ostatnim momencie przejęty przez służby bezpieczeństwa niemieckie spisek mający na celu wysadzenie baz amerykańskich w Ramstein. Natomiast większość zdecydowana wyjeżdżała za granicę. Mówiło się o EasyJet Jihad, takim dżihadzie, który wymagał tylko i wyłącznie wykupienia taniego biletu lotniczego, który był dosyć łatwy, ponieważ jeszcze w owym czasie łatwo było wyjechać z Europy i dostać się w zależności od okresu albo do Afganistanu, albo do Uzbekistanu, albo też w końcu do Iraku. Jakie to ma znaczenie? To ma znaczenie takie, że obecnie
Mamy do czynienia z nieco innym modelem. Ten najnowszy model opracowany, inwany przez profesora Bajmana, profesora Shapiro, jakby już skonceptualizowany w zeszłym roku, pokazuje, że mamy do czynienia z jednej strony z cyklem, ale z drugiej strony też z takim modelem produkcji terroryzmu, bo tak właśnie określają ten model owi naukowcy, gdzie radykalizacja obejmuje też moment decyzji o wyjeździe, o udaniu się na szkolenie, czy też podjęciu bezpośredniej walki poza Europą, ale także przygotowanie się do tego, by powrócić do Europy i już po powrocie do kraju pochodzenia tam przygotowywać i przeprowadzać ataki terrorystyczne, ale także pracować nad dalszą radykalizacją wspólnoty wiernej, która pozostała tutaj. Więc z jednej strony mamy nie tylko wyjazd, ale także powrót, a z drugiej strony to taką pracę u podstaw wspólnoty, która dalej powinna się radykalizować. Teraz, jeżeli popatrzymy na to, jak wygląda z bardzo naukowego, suchego, analitycznego punktu widzenia ten proces radykalizacji, to zagrożenie atakami terrorystycznymi, jak na to wszystko nakłada się pewna rzeczywistość, którą stworzyło Państwo Islamskie? Musimy zdać sobie sprawę z jednej podstawowej rzeczy. Strategia państwa islamskiego, czy tego tworu, który nazywamy państwem islamskim, to jest strategia, która od samego początku jest strategią globalną. Dokładnie w takim samym kontekście, w jakim strategią globalną była strategia Bractwa Muzułmańskiego, które także od samego początku stawiało sobie za cel przywrócenie kalifatu. I jeżeli popatrzymy na działalność, o której częściowo mówił mój znakomity przedmówca, to musimy zdać sobie sprawę z tego, że państwo islamskie celowo, bardzo systematycznie, w sposób niezmiernie profesjonalny, jak Państwo widzieli, prowadzi działania propagandowe i rekrutacyjne nakierowane na muzułmanów przebywających na Zachodzie, przede wszystkim w krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych. Mamy skierowane do nich filmiki, mamy skierowane do nich specjalne magazyny, są całe strony, które przygotowują ich do tego, żeby byli częścią państwa islamskiego, bądź przez dołączenie do szeregów jego bojowników, bądź też przez prowadzenie walki w miejscach swojego narodzenia, w miejscach swojego rezydowania. Szacunki mówią o tym, że musimy liczyć się z około 25 tysiącami tak zwanych foreign fighters, czyli tych, którzy wyjechali do Iraku lub do Syrii na świętą wojnę, na dżihad. Z tego około 5 tysięcy to jest skrzydło libijskie państwa islamskiego. Oni nie tylko walczą, oni nie tylko wspomagają budowanie kalifatu, ale także są przygotowani do tego, żeby wrócić i przeprowadzać swoje ataki w krajach pochodzenia. Tu na tej mapie widzą Państwo, jak to wygląda procentowo, jeżeli chodzi o liczbę ochotników. Natomiast za każdym razem, kiedy widzą Państwo takie mapy, ja zachęcam do tego, żeby patrzeć na nie uważnie, zadawać sobie pytanie, jaka metodologia stoi za przygotowaniem takich infografik. Czy mamy do czynienia tylko z ogólną liczbą ochotników, czy brana jest pod uwagę liczba ochotników per capita, tak zwana, bo wtedy taka mapa będzie wyglądała inaczej. Jeżeli Państwo zobaczą, tutaj Polska należy do tej grupy, gdzie oficjalne dane nie są dostępne, tak jak głosi ta mapa, przygotowana przez Amerykanów. Jest to zestawienie. To jest prawda i nieprawda, ale mam nadzieję, że uda nam się wyjaśnić, dlaczego tak jest. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę strategię, którą to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali zawsze o globalnym, celowym, systematycznym nakierowaniu na muzułmanów z krajów zachodnich, z krajów europejskich. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tę globalną strategię państwa islamskiego, to na nią nakłada się kolejny czynnik, wszystkim nam znany, czyli kryzys migracyjny, imigracyjny, kryzys uchodźców, w zależności od tego,
jakie źródło bierzemy pod uwagę. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że musimy cofnąć się do lutego 2015 roku. ISIS publikuje w internecie dokument, w którym określa Libię jako strategiczne wrota do Europy. Ten dokument jest dostępny dla wszystkich, można się z nim zapoznać, do czego Państwa zachęcam. W tym dokumencie ISIS jasno mówi, wyślemy do Europy pół miliona uchodźców. Wśród tych uchodźców, w cudzysłowie, będą ukryci nasi bojownicy, będą nasi bracia, których wyślemy po to, żeby zanieść świętą wojnę właśnie tam. I ta mapa, którą Państwo tutaj widzą, także jest wzięta z tego dokumentu. ISIS tam przedstawia swoje strategiczne plany, które ma ochotę, czy ma ambicje osiągnąć do roku 2020, czyli w przeciągu następnych 4 lat, bo w zeszłym roku to był tak zwany plan 5-letni. I teraz, jeżeli popatrzymy na tę mapę, to widać wyraźnie, że chcą objąć kontrolę nad całą Północną Afryką, Bliskim Wschodem oczywiście, ale także południe Europy, w tym te tereny, które określają mianem Al-Andalus, czyli Hiszpanię. Ale nie tylko. I teraz pytanie, czy to jest propaganda, czy to są pewne plany pokazujące mitomanie i pobożno-życzeniowe myślenie państwa islamskiego. Możemy je zbyć, możemy wzruszyć ramionami i powiedzieć, oni nigdy nie będą mieli siły ani możliwości operacyjnych, ani możliwości strategicznych, żeby wcielić tak ambitny plan geopolityczny w życie. I oczywiście, że jest to nasze prawo. Natomiast ja tutaj przestrzegam przed takim zbytnią butą i wzruszaniem ramionami, dlatego że poprzednie działania opierające się na pewnym niedocenieniu tego, do czego organizacje islamistyczne są zdolne, skończyły się między innymi zamachami z 11 września, między innymi atakami na metro w Londynie. Te przykłady można wyliczać dosyć długo. Jeżeli spojrzymy na te masy ludzkie, które zmierzają ku Europie, bądź już do Europy dotarły, to zobaczymy, że według oficjalnych statystyk ONZ-u faktycznie jedynie 54% tych uchodźców to są teoretycznie uchodźcy z Syrii, chociaż nie jesteśmy w stanie na 100% potwierdzić tej liczby, ponieważ wielu uchodźców czy wielu migrantów posługuje się dokumentami, które zostały podrobione bądź skradzione. Natomiast 75% tych osób, znowu odsyłam do statystyk ONZ-u, to są mężczyźni. Jedynie 13% to kobiety, 13% to dzieci. Czy my jesteśmy w stanie powiedzieć, że wszyscy uchodźcy to terroryści? Nie, to na pewno nie jest prawda. Natomiast czy jesteśmy powiedzieć, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, kto z nich to terrorysta? Kto z nich to uchodźca uciekający przed wojną? A kto z nich to osoba, która szuka po prostu korzyści materialnych, lepszego życia w Europie? Tutaj już sprawy się komplikują. Bo jeżeli spojrzymy na to, kto już do Europy dotarł, to pobieżne, naprawdę ja nie jestem specjalistą, nie jestem arabistką. To ogranicza moje możliwości przeprowadzenia badań. Pobieżne sprawdzenie tego, kto już w Europie jest, pokazuje nam, jakie osoby tutaj dotarły. I to jest tylko kilka przykładów. Takich przykładów jest dużo więcej. Państwo widzą, ja powiem dla tych, którzy może nie mogą przeczytać. Ibrahim Alabd z frontu Al-Nusra, obecnie uchodźca w Danii. Ahmad Al-Mahdiye, były lider batalionu Al-Fura, obecnie uchodźca w Niemczech. Muhammad Mustafa Abdullahowie, żeby Państwo nie myśleli, że to tylko Europa Zachodnia. Tutaj są. Tę osobę pan ambasador zna. Pan ambasador pracował w Budapeszcie. Ten pan pracował jako kanczarz, czyli w kantorze.
i to są bracia. Pierwszy to jest teraz przywódcą jakieś tam ugrupowania islamskiego. I sam sobie przyznał stopień oficerski pułkownika. رغم انه غير ناجح في شهادة البكالوريا يعني لا يحمل شهادة ثانوية. مي مرجي نافيك نيزداو ماتور. لكن للأسف السلطات الهنغارية تعرفه جيدا. Ale władze węgrów dobrze go znają. وهو يخرج ويدخل إلى أوروبا متى يشاء. I kiedy chce wyjeżdża i wraca do Europy, nikt go nie zatrzymuje. I to jest chyba tutaj najważniejsze, bo to są ludzie z paszportami węgierskimi. Z paszportami? Węgierskimi. Węgierski. Kaleb Abdullah, kolejny przedstawiciel frontu Nusra, obecnie w Szwecji, jak Państwo widzą, porzucił karierę wojownika, a teraz cieszy się przywilejami uchodźcy. Ale tak naprawdę takich przykładów, takich zdjęć, takich przypadków jest tyle, że ja mogłam całą tutaj godzinę Państwa zamęczać historiami tych, którzy kiedyś walczyli, a teraz uciekają przed wojną. Chyba najciekawszy jest ten człowiek tutaj na dole. Czy Państwo kojarzą to zdjęcie, tę twarz? Na Węgrzech jego sam Był przypadek, gdzie kręcono uciekających uchodźców na granicy węgierskiej. Operatorka telewizji węgierskiej podłożyła nogę uchodźcy, za co została zwolniona z pracy, z tego co pamiętam. I okazało się, że ten biedny człowiek uciekający przed wojną z synkiem jest niestety członkiem organizacji dopuszczającej się zbrodni okropnych na Kurdach. To jest zdjęcie wzięte z jego profilu facebookowego. Państwo widzą flagę Al-Nusry tam. Nazwa organizacji, do której należał, to idziemy was rżnąć. Dokładnie, tak w tłumaczeniu na język polski. Bardzo dziękuję. Więc to tylko pokazuje rozmiar tego problemu z jednej strony, z drugiej strony absolutna niemożność oddzielenia tych złych od dobrych, tutaj proszę złych i dobrych w cudzysłowie, ale to nie wszystko. Dlatego, że te problemy ze strategią ISIS, z kryzysem imigracyjnym nakładają się na jeszcze kolejne trzy czynniki strukturalne, które musimy wziąć pod uwagę. To są strefy no-go, o których chcę powiedzieć trochę więcej. To jest kwestia przestępczości, która jest bardzo poważnym problemem w kontekście europejskim. I to jest w końcu ta największa, nasze ramy strukturalne, czyli strefa Schengen. Jeżeli popatrzymy na strefy no-go, to mieliśmy przykład szwedzki, takim najbardziej przykładowym, najbardziej znanym przykładem jest kazus francuski. My mówimy no-go zones wtedy, kiedy określamy miejsca albo obszary, do których nie ma wstępu nikt poza pewną określoną grupą, albo też takie, w których przebywanie z różnych względów nie jest bezpieczne. I jeżeli mówimy o Europie, to zazwyczaj no-go zones to są te strefy, które zostały zdominowane przez wspólnoty muzułmańskie, do których nie muzułmanie nie mają wstępu. Mówiliśmy wcześniej o tych czujkach na rogatkach, ale to są także takie strefy, w których przebywanie po prostu nie jest bezpieczne. Tam faktycznie nie wjeżdżają ambulanse, straż pożarna, policja, straż miejska. To są strefy, które rządzą się swoim prawem. Tym prawem jest szariat. Ośrodkiem władzy coraz częściej staje się lokalny meczet. Prawo państwa na tych obszarach zanika, przestaje istnieć, co oznacza też, że państwo traci kontrolę nad tymi obszarami. Czy to jest ważne? Widzieliśmy Szwecję, tam 24, tak? Dobrze ja pamiętam? 55. Francja. Proszę Państwa, we Francji tych stref jest 750. Dane oficjalne z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Podaję link, żeby Państwo sprawdzili. Zachęcam wszystkich do weryfikowania tych informacji, które Państwu podaję. W lipcu 2012 roku rząd francuski, załamany
tą liczbą, ogłosił plan rozprawienia się z No Go Zones, które tam się nazywają ZUS zresztą. Ogłosił plan rozprawienia się z ZUS-ami. Wybrał sobie 15 najgorszych. Wybrał sobie 15 takich, które, w których była największa przestępczość, największe problemy, największe bezrobocie i ogłosił, że po pierwsze zmienia nazwę, bo to jest pierwsza rzecz, którą robi porządna władza, więc pojawiły się Zone de Sécurité Prioritaire, ich było 15, natomiast to było, jak widzą Państwo, 4 lata temu, obecnie tych ZSP jest 64. Wszystkie plany, wszystkie strategie, wszystkie projekty spaliły na panel. Jeżeli Państwo popatrzą na to, gdzie te ZSP albo ZUS się znajdują, to nie są wsie w tak zwanej France Profonde, we Francji głębokiej, czyli na prowincji, to są wszystkie główne ośrodki miejskie we Francji. Proszę sobie przypomnieć te rajdy policji francuskiej na meczety, na kryjówki islamistów po atakach w listopadzie zeszłego roku. Proszę sobie przypomnieć, że policja była ostrzelana z moździerzy, z granatników. To właśnie w tych strefach. Tam są gromadzone takie arsenały, tam policja nie ma wstępu, tam wstęp ewentualnie wojsko albo oddziały specjalne. To jest ważne, dlaczego? Zaraz okaże się to zupełnie jasne. Natomiast jakby było mało problemów z tym archipelagiem, który powoli tworzy się na kontynencie europejskim, bo to nie tylko Francja, nie tylko Szwecja, to także Holandia, to także Dania, to także Niemcy, to także Wielka Brytania, gdzie szefia są, znajdują się we wszystkich większych miastach. Państwo na pewno wiedzą, że w Londynie biali Brytyjczycy są już mniejszością, jest ich tylko 45%. A nowy kandydat na burmistrza Londynu z ramienia Partii Pracy wita się ze swoimi wyborcami starobrytyjskim powitaniem assalamu alaikum. Natomiast problemem o wiele poważniejszym jest ogromna przestępczość wspólnot muzułmańskich w Europie. I ten wzrost przestępczości, w tym przestępczości zorganizowanej, gangów, które czasem są gangami operującymi w ramach jednej dzielnicy, czasem w ramach jednego miasta. W Berlinie te 50 najbardziej groźnych grup zorganizowanych to są albo grupy arabskie, albo tureckie, z tego co mi wiadomo, ale chętnie tutaj... Znaczy, żeby teraz już uściślić, to są klany, tak? O, klany. Klany. Mamy 10 klanów w Niemczech. Największym klanem jest klan Miri, który ma 13 tysięcy członków. Tak? 13 tysięcy. Nie wiem, ile Państwo znacie członków swojej rodziny. Klan Miri to jest 6 tysięcy. W Berlinie mamy dwa duże klany, Abuszczaka i Elfzein. I one właśnie mieszały w tym wybuchu samochodu w zeszłym tygodniu. Ale to tak. To są gangi, które czasem funkcjonują w ramach jednej dzielnicy, czasem w ramach jednego miasta. To są też gangi, które coraz częściej współpracują ze sobą w ramach współpracy transgranicznej. Tutaj przykłady grup przestępczych z Danii i Szwecji są najlepszym przykładem. Zachęcam, żeby poczytać, pooglądać filmy, które też są dostępne. Natomiast mamy też do czynienia z przestępczością taką pojedynczą. Tutaj odsyłam do badań znakomitego francuskiego socjologa Fahreda Kołaszkowara, z którym ja miałam przyjemność występować w zeszłym miesiącu na konferencji na Sciences Po w Paryżu, który zajmuje się tym problemem, którego badania przełamały pewne tabu we Francji. Okazało się bowiem, że 50% z osadzonych we francuskich więzieniach, a w niektórych ośrodkach penitencjarnych ten poziom sięga do 75%, to są muzułmanie. Jeżeli sobie przypomnimy ogólny udział wspólnoty muzułmańskiej we Francji, czyli w dalszym ciągu oscylujący w okolicach 5%, to zobaczymy, jak ogromna jest to reprezentacja. Dokładnie taka sama sytuacja jest w Hiszpanii, we Włoszech nieco niżej, bo jedynie 35%, w Wielkiej Brytanii jeszcze niżej, bo zaledwie 13%, natomiast jeżeli spojrzymy w perspektywie czasowej, to okaże się, że od
lat 90. ten wzrost przestępczości wśród muzułmanów brytyjskich to jest to wzrost rzędu 200%. I czym, z czym to się wiąże? To wiąże się przede wszystkim z ogromną radykalizacją w więzieniach. To jest radykalizacja, z którą władze nie potrafią sobie poradzić. Ja znam najlepiej realia brytyjskie, dlatego że ja w Wielkiej Brytanii robiłam swoje badania, kończyłam doktorat, ja przeprowadziłam badania w więzieniach tam. Te problemy z radykalizacją więźniów prowadzą z jednej strony do tego, że stara się ich oddzielać od innych więźniów, co oczywiście się nie sprawdza. Ostatnio zaproponowano, żeby w ogóle osadzać ich w osobnych budynkach. Wprowadza się programy deradykalizacyjne Prevent Contest, które zupełnie nie działają, dlatego że z tych 150 najgroźniejszych brytyjskich dżihadystów osadzonych w więzieniach, wszystkich 150 odmówiło udziału w nich, bo one są oczywiście dobrowolne, ale to prowadzi także do tego, że ludzie, którzy przychodzą do więzienia, wychodzą z niego o wiele bardziej zradykalizowani, znający ogromną ilość osób, to są siatki, które się tworzą, umacniają, oni się dzielą wiedzą, doświadczeniem i skrzętnie wykorzystują ten czas. Proszę sobie przypomnieć zamachowców, którzy brali udział w ataku na Charlie Hebdo, dwóch z trzech poznało się właśnie w więzieniu, tam się zradykalizowało. To pokazuje nam pewne trendy, z którymi też musimy się liczyć. Czyli strefy no-go zones, nakładająca się na nie przestępczość i to wszystko w ramach strefy Schengen. Jeżeli patrzymy na strukturę Unii Europejskiej, staje się jasne, że jeżeli patrzymy na Unię, to działania jednego członka wpływają na wszystkich innych członków i to liczy się, czy to jest też prawdziwe także w kontekście bezpieczeństwa. I z jednej strony mamy problem, tutaj cytuję klasyka, istniejących tylko teoretycznie, granic zewnętrznych Unii Europejskiej, a z drugiej strony całkowicie nieistniejących granic wewnętrznych. I jeżeli popatrzymy na analizy naukowe, znowu analitycy są zgodni, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Unii Europejskiej, to Unia jest cała, tak mocna, tak silna, tak bezpieczna, jak jej najsłabsze ogniwo. Gdyby dzisiaj mieli Państwo wskazać palcem najsłabsze ogniwo Unii Europejskiej, byłaby nim najprawdopodobniej Grecja. Ale mogą Państwo założyć spokojnie, że jeżeli coś przechodzi przez Grecję, to może potem spokojnie się rozlać po całej Europie. I my mówimy o tym właśnie w kontekście takiego problemu, którym jest systemowe podejście do imigrantów, których przyjmuje się bez żadnej weryfikacji lub przy minimalnej weryfikacji, przy niemożności sprawdzenia dokumentów, które są fałszowane przez państwo islamskie dysponujące odpowiednimi maszynami, całym zapleczem, infrastrukturą. Turcja też, oczywiście, natomiast ja tutaj pomijam Turcję jako czynnik trzeci, bo to jest temat na osobny wykład. Ja się zgadzam z tym, że jest to rzecz, którą trzeba brać pod uwagę, ale nie dotykam Turcji. Dobrze, że nie jest w Unii Europejskiej, bo inaczej była tym pierwszym ogniwem. No jeszcze, ale jak wiadomo, plany przyznania ruchu bezwizowego tylko są brane pod uwagę. Mamy zatem sytuację taką, że osoby, które przedostają się przez te dziurawe granice unijne, nie są weryfikowane, rozlewają się potem Europie, znikają w tych strefach no-go zones, do których państwo, nad którymi państwa europejskie mają minimalną bądź żadną kontrolę i korzystają z tam już istniejących siatek. I teraz, jeżeli Państwo sobie przypomną to, co wiedzą na temat ataków paryskich z listopada zeszłego roku, to wszystkie te elementy tam się znajdują. Abdelhamid Abdoud, urodzony w Belgii, zradykalizowany w Belgii, wyjechał walczyć w armiach kalifa, podobno miał umrzeć
Te śmierci nikt nie dementował. On bardzo chętnie korzystał z tego, że wszyscy uważali, że był martwy. Na łamach tego internetowego czasopisma wydawanego przez państwo islamskie Dabiq chwalił się tym, że może swobodnie poruszać się po Unii Europejskiej. Wrócił po to, żeby przeprowadzić ataki, które zostały zresztą przeprowadzone z taką typową strategią, jeszcze znaną przez tych, którzy badali Al-Kaidę. Wszystko to, co widzieliśmy przed Paryżem, w trakcie Paryża i po Paryżu, jeżeli chodzi o usiłowania znalezienia, odnalezienia wszystkich współpracujących, zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie ataków, pokazały, jak bardzo dotychczasowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa się nie sprawdzają, jak bardzo są przestarzałe, jak bardzo potrzebujemy nowych podejść, nowych strategii, nowego rozumienia tego zagrożenia, jakim jest ta ostatnia fala terroryzmu. I w końcu też ten najważniejszy, czy ostatnio najbardziej palący problem, kwestia kontroli granic. Państwa powinny być przygotowane, mieć opracowane strategie przywrócenia czasowej bądź też stałej kontroli własnych granic, a na pewno powinny zdefiniować na nowo zasady integralności własnych granic. To jest niezbędne w kontekście tego, co obserwujemy teraz. Nie dlatego, że chcielibyśmy się przeciwstawiać na przykład jako Polska pewnej polityce opartej na wartościach, jak to się często przedstawia, ale właśnie z tych powodów, które ja Państwu przedstawiłam. To są czynniki twarde, z którymi nie da się nic zrobić. To są czynniki, które trzeba dać też pod uwagę, jeżeli myślimy o prewencji, o tych działaniach antyterrorystycznych, czy po angielsku mówi się counter-terrorist. To są te działania, które mają uniemożliwić przeprowadzenie ataków terrorystycznych. Pierwszy problem, to jest taki, że jest zbyt wielu podejrzanych. Jak ich wszystkich monitorować? Jak sprawdzać, czy ktoś będzie następnym Siddiqiem Khanem, czy też nie, nie będzie angażował się, na przykład jest aktywny w internecie, ale nigdy nie przekuje tych swoich buńczucznych zapowiedzi w faktyczne działania. I tutaj ja tylko zacytuję Manuela Valsa, premiera francuskiego. On powiedział, nasz kraj nigdy jeszcze nie stanął wobec takiego wyzwania, kiedy trzeba zapewnić nieustanny monitoring setek osób. On mówi setki osób, tak naprawdę to nie są setki osób, to są tysiące osób. Tutaj są dane z zeszłego roku. 60 francuskich dżihadystów zmarło na terenie Iraku i Syrii. 185, o których wiemy, wróciło i 1/3 to konwertyci. Natomiast jeżeli chodzi o szefa Europolu, on mówi, do Europy wróciło około 5000 osób. Ale my musimy brać pod uwagę nie tylko tych, którzy wrócili, my musimy brać pod uwagę też tych, którzy indywidualnie radykalizują się przez internet, ale także tych, którzy radykalizują się w meczetach, ale także tych, którzy radykalizują się przez kontakty osobiste. Bo jeżeli Państwo powrócą do takich klasycznych teorii Understanding Jihadist Network napisanych przez profesora Sejdzmana, to on nam mówi, to jest worship, kinship, to są kontakty osobiste. Tego nie jesteśmy w stanie inaczej prześledzić, jak tylko znając poszczególne siatki powiązań indywidualnych. Jeżeli chodzi o ostatni raport, który tutaj przyglądając się kazusowi Francji, bo Manuel Valls mówi setki, a ostatni raport, który wyciekł, który został opublikowany przez Le Figaro, mówi, że to są tysiące, ponad 8 tysięcy. Nie tylko mężczyźni, ale także kobiety i dzieci. Proszę nie uważać, że to są, że to podkreślenie jest bez powodu. Jeżeli Państwo popatrzą na materiały propagandowe państwa islamskiego, Państwo zobaczą, że państwo islamskie bardzo aktywnie przygotowuje dzieci do walki, ale także do przeprowadzania ataków terrorystycznych. To jest coś, co się nam oczywiście nie mieści w głowie, ale dlatego, że nam się to nie mieści w głowie, to nie oznacza, że powinniśmy wykluczać możliwość groźby ataku przeprowadzonego przez na przykład 11-latka. Panie Komendorze, przepraszam, 2 tygodnie temu w Niemczech, w zachodniej, 15-letnia dziewczynka wyszkolona przez salafitów zaatakowała nożem policjanta na dworcu
wiedząc dokładnie, że trzeba uderzyć w szyję, bo tutaj noszą kamizelki, więc stuprocentowa zgoda, już się to dzieje. Tak, mamy tu do czynienia z taką sytuacją, że monitorowanie tych setek tysięcy, tych tysięcy osób na razie się udaje. Udaje się w tym młynie bardzo sprawnie działającym prewencji europejskiej eliminować zagrożenia terrorystyczne. W samej Francji dziesiątki ataków zostały uniemożliwione, w tym atak na Louvre, na Cannes, na wieżę Eiffla wielokrotnie, te wszystkie symboliczne cele. Natomiast pytanie, które sobie kolejne stawiamy, do ilu razy sztuka, ile razy nam się uda. Tym bardziej, że musimy brać pod uwagę ogromną radykalizację społeczności na miejscu. Słyszeliśmy, jak to jest w Niemczech, ale proszę nie myśleć, że to tylko Niemcy. Tutaj od razu zastrzegam, że robienie badań wśród społeczności muzułmańskiej jest bardzo trudne. Nie tylko dlatego, że nie zawsze w odpowiedziach słyszymy prawdę. Nie tylko ze względu na takie, ale ze względu na to, że istnieje ogromna nieufność wspólnot muzułmańskich w Europie w stosunku do państwa i tego, co państwo ze sobą reprezentuje, więc jak się przychodzi i pyta, to na wszelki wypadek się nie odpowiada. Natomiast proszę... 5 minut? 5 minut, już kończymy. Nie będę czytała, państwo widzą, jakie to są liczby. Jeżeli chodzi o dane, w samym 2013 roku to jest 152 ataki terrorystyczne w tylko 5 krajach Unii Europejskiej. A musimy wziąć pod uwagę te, które już w tym roku zostały uniemożliwione, między innymi na Roma Termini, między innymi na Paryż. Bierzemy pod uwagę te wszystkie instruktaże i wytyczne, o których mówił pan doktor. Mówimy o salafitach w obozach dla uchodźców. Mówimy o tym, że finansowanie ataków jest coraz prostsze, dlatego że one są coraz tańsze. I mówimy o tym, że nie mamy do czynienia z profesjonalizacją terroryzmu, ale wręcz przeciwnie, z tym, że każdy to może zrobić. Do it yourself, jihad. Zrób to sam. I mówimy także o tym, że być może terroryści chcą położyć ręce na broni masowego rażenia. Mówi się głównie o brudnej bombie. Ostatnie aresztowania w Belgii dowodzą tego, że dżihadystów bardzo to interesuje. Sprawa polska. Proszę państwa, to się już dzieje także w Polsce. To nie jest coś, co dotyczy tylko Holendrów, Francuzów, Brytyjczyków i Niemców. Państwo wiedzą na pewno, że 3 Holendrów arabskiego pochodzenia próbowało kupić broń w Polsce. Państwo być może już słyszeli o tym, że wieloletniego mieszkańca Polski wywodzącego się z Libanu zaaresztowała policja w Bydgoszczy. My zazwyczaj patrzymy na granicę wschodnią, zapominamy o tym, jak bardzo łatwe są podróże pomiędzy Polską i Niemcami. Właśnie tymi Niemcami, gdzie jest tak ogromna wspólnota czy społeczność radykalnych muzułmanów i o kontaktach tych, którzy już są w Polsce z tymi, którzy rezydują w obrębie strefy Schengen. Te kontakty są bardzo proste. Pytanie, kto je monitoruje i do jakiego stopnia. Musimy też pamiętać o bardzo ważnej sprawie, czyli o tym, że zaraz będzie umorzone śledztwo w sprawie CIA w Polsce i zaraz zrobi się głośno o tym, że więzienia w CIA w Polsce istniały. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że muzułmanie poza Polską usłyszą, że tu ich braci torturowano. I to jest kontrowersyjne, dlatego że w tych dokumentach, które zostaną opublikowane, istnienie tych więzień zostanie potwierdzone. Do tej pory to były tylko poszlaki. To, że o Polsce się będzie mówić w takim kontekście, jest dla Polski najgorszym z możliwych rozwiązań. Jak wygląda monitoring imigrantów w Polsce, proszę państwa? Nie wygląda wcale, odsyłam do raportu Najwyższej Izby Kontroli. Urzędy już teraz nie wiedzą, co dzieje się z imigrantami w Polsce. Z tych, którzy otrzymali nakaz opuszczenia naszego kraju, zastosowało się do niego tylko 36%. Z pozostałą resztą nie wiadomo, co się dzieje. To i tak jest, nie jest źle, dlatego że w Niemczech w zeszłym roku zginęło 130 tysięcy ludzi, z którymi też nie wiadomo, co się dzieje, z którymi nie wiadomo, czy są w Niemczech. Demeserio oficjalnie mówi, że 300 tysięcy nie ma, 300 tysięcy, tak? Mówmy się, tak? Widzą 100 oficjalnie, na półtora nie 300 tysięcy nie ma, nie wiedzą, gdzie jest, tak? To minister to wie. To jest zagrożenie wewnętrzne, mówimy także o tym, którzy będą przekraczać granice. Strefa Schengen się powoli zamyka, uchodźcy, migranci będą szukać nowych szlaków, Polska będzie na tej liście. W zeszłym roku to było prawie 5 tysięcy, w tym roku to będzie na pewno więcej. Pytanie, czy jesteśmy na to gotowi?
Monitoring miejscowy i konwertytów to jest kolejny problem, przed którym stajemy. My wiemy, że przynajmniej jeden Polak wysadził się na terenie kontrolowanym przez państwo islamskie, ale wiemy też o innych. Natomiast tutaj jest pytanie bardziej do pana posła. Czy pan poseł zadawał pytanie o to, jak wygląda monitoring meczetów imamów, studentów, grup wyznaniowych, migrantów krótkoterminowych, takich, którzy przyjeżdżali do Polski na 2-3 miesiące, stowarzyszeń grup religijnych. Ja mam prowadzone badania w Polsce dzięki możliwościom, jakie stworzył mi mój uniwersytet, Uniwersytet Brytyjski. I już wtedy było widać, jak do Polski płyną pieniądze przez Egipt. Na to, żeby prowadzić dała, na to, żeby rozszerzać islam. I to były niestety te wersje, o których mówiła magister Samojewny, salafickie i wahabickie. Jak przedstawia się sprawa wśród polskich konwertytów na Wyspach Brytyjskich? Proszę państwa, na Wyspach Brytyjskich Polacy się konwertują. Ja znam tylko jedną osobę poza sobą, która wyprowadziła badania wśród polskich konwertytów, to jest dr Gędziliak. Być może tutaj ktoś zna jeszcze kogoś. Jak ostatnio skierowałam się do Narodowego Centrum Nauki z projektem przeprowadzenia takich badań, to powiedziano mi, że one nie są potrzebne, bo do niczego się nie przydadzą. Ja tutaj kwestie badań, analiz prowadzonych przez ośrodki państwowe, ale też przez ośrodki akademickie. W Polsce wygląda to tragicznie. Nie mamy niestety naszego odpowiednika Kingsbury, gdzie jest całe Centrum Badań nad Radykalizacją. Już nie mówię o tym, że sam SOAS w Londynie jest tak zinfiltrowany przez MI5, MI6, że tam nie prześlizgnie się nawet mucha. I tym niestety bardzo smutnym, czy takim pesymistycznym akcentem ja zakończę, ale mam nadzieję, że kończę, otwierając tylko pewną dyskusję, czy zwracając państwu uwagę na te rzeczy, które naprawdę dotyczą nas wszystkich. Dziękuję za uwagę. Ja dziękuję za to pytanie, ale ja doniosę się do niego po zakończeniu wystąpienia, tak w paru minutach podsumowania, dobrze? Ostrzeżenie, które wynika z tego, z tej lekcji, która została zaprezentowana, jest wyraźne. Mamy nadzieję na daleko idącą współpracę z panią dr Bartoszewicz, myślę, że mówię tutaj również w imieniu pana posła. Szanowni państwo, widzieliśmy teraz ten szerszy kontekst zagrożenia terrorystycznego ISIS, nie tylko europejski, ale również globalny i jakby podstawy budowy globalnego kalifatu przez bojowników tegoż quasi państwa. Natomiast nasz następny mówca, pani dr Magdalena El-Gamari, przedstawi zagadnienie werbunku do ISIS tylko i wyłącznie na kontynencie europejskim, jak to wygląda w Europie i przed czym powinniśmy się strzec. Bardzo proszę, pani. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, nie wiem, czy mnie dostatecznie słychać, ja będę chodzić. Nie wiem, czy mnie teraz będzie słychać. Tak? Zachęcamy do korzystania z mikrofonu. Tak, dobrze. Ja także tak chciałabym państwu pokazać też obrazowo, ponieważ zdaję sobie sprawę, że w ogóle problematyka jest bardzo szeroka, a przede wszystkim bardzo już dużo elementów zostało powiedzianych wcześniej. Więc już pozwolę sobie państwa po raz kolejny przywitać i jednocześnie chciałabym... Tak. A ja przygotuję. Można pana prosić, by tam kolega będzie przewijał Tego nie przesunę? Dobrze. Tak, proszę tylko powiększyć. To wiem, że konsekwentnie pani doktor nie chce siadać. Nie, absolutnie. No absolutnie. Tak, tym razem. Mam nadzieję, że się dźwięk nagrał. Dobrze. Proszę państwa, ja zdaję sobie jeszcze raz podkreślając sprawę, że to w ogóle i terminologia, i w ogóle problematyka państwa islamskiego, chociaż ja osobiście bardzo nie lubię tej kwestii, wolałabym wersję Daesh, jest bardzo ciężka w ogóle do badań. Bardzo się cieszę, że dużo osób już powiedziało wcześniej mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Ja się bezpośrednio zajmę, jak mogła poprosić tylko o powiększenie i na razie, jeżeli się da. Jak się nie da, to może w ten sposób być, bo to jest materiał poglądowy, szkoleniowy, ponieważ współpracuję ze Strażą Graniczną i robię bezpośrednio badania właśnie na tym obszarze. Super, dziękuję bardzo. Proszę państwa, kontynuując może to, co już tutaj pani doktor przede mną powiedziała. Co się dzieje, jaki jest werbunek bezpośrednio na naszym terytorium? W więzieniach też to się dzieje, jest to Szczecin, Łódź. Jeżeli chodzi o kazus warszawski, są to mieszkania, w których jest
meldowanych około 80 osób w kawalerkach, które mają po 30 metrów kwadratowych, więc problematyka jest niezwykle, niezwykle istotna. To, na czym mi zależy, proszę Państwa, dzisiaj jak rozpoczynaliśmy konferencję, miał miejsce kolejny zamach samobójczy w Ankarze. 7 osób obecnie nie żyje, 37 osób rannych. Znowu zamachowiec samobójca. Poproszę do dołu. I proszę Państwa, problem polega na tym, muzułmanin to nie islamista, islamista to nie muzułmanin. Bardzo dużo wymieszanych koncepcji muzułmańskich z niestety fundamentalistycznymi, ekstremistycznymi, do czego jeszcze będę się odwoływać. Jakbym pomogła poprosić na dół, chciałabym wrócić do tego, co już było wcześniej powiedziane. Jeszcze proszę. Tego, stop. Jesteśmy we Francji, a nie z Francji. Dokładnie Farid Abdelkerim w 2004 roku, zawiązując Unię Młodych Muzułmanów we Francji, już mówił o tym, że nienawidzimy w cudzysłowie swoich brodatych ojców. Mówimy o kazusie kulturowym, o tyglu kulturowym, który się urodzi, gdzie nie jest to problem ostatnich lat, tylko jest to problem w zasadzie kilkudziesięciu lat. Ja bezpośrednio analizując to wszystko, wydaje mi się, że to nawet nie tyle 5-10-15 lat, nie tylko powstanie państwa islamskiego, ale cofnijmy się 100 lat do tyłu. Oddzielenie układu mniej więcej linijkami Sykes-Picot, upadek kalifatu, ale i druga, trzecia generacja. Druga, trzecia generacja, która się budzi, która właśnie mówi w ten sposób. Jesteśmy we Francji, a nie z Francji. Poprosiłabym dalej, oczywiście będą jakieś zdjęcia, ale to są to osoby, które się budzą, osoby, które nie czują związku kulturowego. Ja bezpośrednio prowadząc też badania na Uniwersytecie w Bejcie w Libii, proszę Państwa, odnoszę to też tutaj do grupy delegatów z Syrii i tutaj też chciałabym podkreślić ten związek, który jest jeden. Nikt bezpośrednio z mojej rodziny nie słyszał o tym, jak się werbuje do ISIS. Nikt, bezpośrednio poproszę do dołu, nie widział magazynów Dabik, nie widział magazynów Inspire, ale to się dzieje. Problem polega na tym, że kilka osób, czy to będzie Ansar el-Sharia, czy to będzie Daesh, czy to będą Brygady Muslim, czy to będzie Front el-Nusra, czy to będzie el-Shabab i tak dalej, bez względu na organizację, my sobie możemy zdawać sprawę, że jest to ogromna masa. Kalifat mówi, trzecia kolumna, 50 tysięcy osób walczących po stronie kalifatu. Jedziemy, proszę Państwa, do mojego rodzinnego miasta Derna i mamy trzech chłopców obwieszonych kałasznikowami, którzy mówią, że są Daesh, że będą zabijać Amerykanów, że będą zabijać wielkiego szatana i małego szatana, więc oczywiście koncepcja i Stanów Zjednoczonych, i oczywiście Izraela, która jest nietłumaczona, ale jest pokazywana bardzo jasno i nie ma możliwości dyskusji. Jest albo białe, albo jest czarne. I tutaj kwestia właśnie dekolonizacji kulturowej. Ostatnie mniej więcej 10 lat, i odnosiłabym to właśnie do tego, że kwestia kulturowa jest przenoszona na grunt tożsamości kulturowej, gdzie my, odnosząc się do chociażby koncepcji Ibn Khalduna, który mówił o Asabii, czyli o rzeczy, która ma łączyć, o rzeczy, która jest w genach, o permanentnym czynniku kulturowym, została przeniesiona w wersji fundamentalistycznej, gdzie mówi się, że faktycznie mamy koraniczny podział świata na Dar el-Harb i Dar el-Selam albo Dar el-Islamija i tak dalej, i tak dalej. Niesamowite wykorzystanie. Faza kulturowa nadeszła teraz i to nie jest przypadek, jest po prostu podatny grunt. Ja mówiąc o werbunku do ISIS, podzielę to Państwu, poproszę jeszcze do dołu, oddzielnie na kobiety, na dzieci, na mężczyzn i bezpośrednio jak to się odnosi. Informacje, dlaczego teraz Państwo to wszystko zdacie. Bardzo też nie lubię koncepcji zderzenia kultur albo też dialogu kultur, z uwagi na to, że raczej żyjemy w perspektywie szarości. Zderzenie kultur, no to oczywiście mamy chociażby Feliksa Konecznego, mamy oczywiście Samuela Huntingtona, dialog cywilizacji. To jest już kwestia oczywiście multikulti, czy będzie to upadek tego założenia albo melting pot, jak to niektórzy nazywali, jak to wszystko będzie dalej wyglądało, jest trudna, dlatego że i kryzys migracyjny, kwestie geostrategiczne, kwestie geopolityczne i ja też zawsze podkreślam kazus turecki, który jest fenomenem, jeżeli chodzi o paszporty, proszę Państwa, do 200 zł tak mniej więcej, ja proszę Państwa dzwonię, za tydzień mamy paszporty. Co Państwo chcecie? Ekstremiści libijscy, którzy jeżdżą do Turcji i się leczą w szpitalach, które są finansowane już obecnie przez Unię Europejską, wiemy, że to jest 6 miliardów, dzisiaj w nocy bardzo ważna data i też mi się wydaje, że trzeba analizować w kontekście dzisiejszego zamachu. Dzisiaj do północy, kto dotrze do Grecji, tam zostaje. Od północy wszyscy są cofani do Turcji. Każdy, proszę Państwa, jest Syryjczykiem zaledwo. Każdy, ale czy zapytamy, czy Yahya Arabi, no to tak średnio, bym powiedziała. Niestety to nie działa.
Styczeń, luty, marzec, 70% to są Afgańczycy, to są Pakistańczycy. Osoby, które przyjeżdżają z gotowymi kartkami, którzy wiedzą, jak się zachowywać, bo organizacje przestępcze mówią im, co lubią wysoko, niebieskookie blondynki, że gdzie je trzeba tam klepnąć, co i jak mniej więcej z nimi postępować. Niestety, machina propagandowa, poproszę do dołu. Mówimy o różnych koncepcjach. Mimo wszystko odwołam się do historii, tak bardzo pomalutku by Pan przejeżdżał. Trzeba się odnieść już do samego kwestii Molukańczyków w Holandii, proszę Państwa. Kilkadziesiąt lat do tyłu później, poproszę dalej, rewolucja francuska. Te wszystkie elementy, one już były w historii. Po kolei XIX wiek, gdzie tutaj oczywiście te kwestie kościelne, które należy przenieść również na identyfikację i na problemy kulturowe, które były już wtedy. Ja na chwileczkę poproszę o stop. Z perspektywy zachodniej, jakbym miała powiedzieć, jesteśmy ślepi i jesteśmy głusi. Ponieważ tak jak już tutaj Sławomir powiedział i tak jak kilku jeszcze moich przedmówców, my sobie nie potrafimy poradzić z tym w Europie. Problem polega na tym, że nikt mnie nie zweryfikuje, jak ja się Państwu przedstawię. Czy ja dzisiaj wystąpię tutaj jako Magdalena Algamari, czy ja powiem, że jestem Magdalena Bentabdusilem, czy Mohamed Gieko, Pola i tak dalej, i tak dalej. Państwo tego nie zweryfikujecie. A ja zgubiłam dokumenty, ja jestem kobietą. I pojawia się problem tego, że niektóre osoby, które się tutaj dostają, mają napisane nawet artykuły i punkty, na które konwencje mają się powoływać, mimo iż oficjalnie, patrząc na kartę praw podstawowych, artykuł 19, Unia Europejska nie powinna dokonywać masowych przesiedleń, które obecnie mają miejsce i oczywiście o tych rzeczach, które są negatywne. 19 wiek, 1904, tutaj chodzi cały czas o rewolucję francuską. 32 niepodległa Arabia, proszę Państwa, ja bym oczywiście musiała tydzień o tych wszystkich elementach mówić. Ale tutaj oczywiście koncepcja, poproszę właśnie, to lata 60., 70., 80. Widzicie Państwo liczby osób, które się miały się asymilować, a w zasadzie miały się integrować, bo nie są to tożsame elementy. Problem polega na tym z demokracją. Problem jest z demokracją i może z, mimo wszystko z nadzieją i optymizmem, chociaż ja jestem oczywiście ogromną optymistką, ale patrząc na przede wszystkim skalę zjawiska i tego, że to się nie dzieje, przynajmniej jeśli chodzi o emigrację od ostatnich kilku lat, tylko od kilkudziesięciu, no to niestety to wszystko wygląda strasznie i też należy to oczywiście odnieść do aspektu polskiego, a przede wszystkim propagandy i co z nią zrobić. Poproszę dalej. Lata 60., 70., 80., mniej więcej tutaj zauważalna tendencja. Pierwsze pokolenie, proszę Państwa, przyjeżdża, tak jak pokolenie Turków, cały dzień pracują. Cały dzień pracują. Oni nie mają czasu na radykalizację, bo oni chcą zapewnić byt swoim dzieciom, żeby dorastały w lepszym świecie. Kolejne pokolenie, bym mogła powiedzieć, to już jest w zasadzie moje pokolenie, osób, które już są w miarę wykształcone, ale zaczyna się pojawiać ten problem identyfikacji i tożsamości, gdzie jedną nogą jesteśmy po prawej, a drugą nogą jesteśmy po lewej stronie. I teraz kwestia edukacji i rodziny. I przede wszystkim tego, jaki jest ten background kulturowy. Czyli czy będziemy wiedzieć, o jakiej religii mówimy i co to znaczy dla nas islam, czy doczytamy do tego sunny i hadisy, gdzie są wszystkie elementy i wyznaczniki, jak będziemy go interpretować i jak to nam zostanie wytłumaczone, czy zostanie wykorzystana machina propagandowa, na przykład w meczetach, w mieszkaniach, która powoduje, poproszę do dołu, że poszczególne osoby się radykalizują, to oczywiście te obrazy znamy, poproszę do dołu. Fale migracji, ja to podzieliłam tylko, jeżeli chodzi o taką naprawdę podstawę, bo to, co Państwu dzisiaj mówię, tak jak moi poprzednicy, to jest element ogromnej układanki, więc tutaj oczywiście charakter ekonomiczny, tutaj oczywiście kwestia łączenia rodzin, później kwestie humanitarne, na które się powołujemy, to proszę dalej. Takie obrazy, proszę Państwa, na chwileczkę stopię Państwu, od razu zrobię odniesienie, ponieważ wszystko zależy od przekazu medialnego. Ja też nie chcę powielać tego, że media są złe, albo że cały czas przekłamują rzeczywistość. Należyta jest równowaga. Jeżeli, proszę Państwa, na granicy macedońskiej albo na granicy węgierskiej widzę oddziały dziennikarzy Al Jazeera, którzy z jednej strony wiążą się pustkami i udają imigrantów, a później pożyczają dzieci i padają te właśnie główne zdjęcia płaczącego dziecka rzucanego na drut kolczasty. I to są te pierwsze strony w gazetach. Później pojawia się też coś takiego, co bardzo modyfikuje nam obraz medialny, co powoduje, że osoby takie jak ja, drugiego skrzydłego pokolenia, automatycznie mimo wszystko będą spychane na margines, ale one już były spychane przez ostatnie 15-16 lat. Pojawia się problem psychologiczny, problem ekonomiczny. Czy będą mogły zdobyć wykształcenie? Czy będą mogły funkcjonować w nowych realiach europejskich?
Pytanie zostawiam otwarte? Nie. Kwestia zatrudnienia, posiadając imię Ali albo Mohamed, albo Abdyslem, albo jeszcze jakiekolwiek inne, pojawia się problem z uwagi na to, że niechęć, trwoga, sianie strachu, są tych elementów jest bardzo dużo. Proszę, poproszę do dołu. Idziemy dalej, lata 80. Ja, proszę Państwa, absolutnie nie będę tego czytać. Afera Salmana Rushdiego oczywiście. Wiemy, o co chodzi. Pierwszy problem. Pierwszy spór to jest 89 rok o noszenie chust we Francji. Nie będę, proszę Państwa, odnosić się do religii, tylko cały czas mówię o propagandzie i tego, jak to wszystko zostało przedstawione i w ogóle kontrowersje, czy to jest hijab, czy to jest himar, czy to jest abaya, czy to jest cokolwiek innego. Problem polega znowu na konfrontowaniu tego, czym to miało być, czym miało być wyznawanie kultury, a jaka jest ewolucja w ogóle osób, które przyjeżdżają. Gdzie jest ten tygiel kulturowy, czyli kim są tak na dobrą sprawę, bo nie powielą modelu arabskiego, muzułmańskiego w krajach europejskich i kwestii tego, jak to się będzie dalej asymilować. Poproszę jeszcze do dołu, tutaj oczywiście poproszę to dalej, dalej, dalej. Przejeżdżamy, lata 90. I proszę Państwa, kwestie wojen, od wojen oczywiście Somalii, konflikty na Bałkanach, Algieria, mamy dalej oczywiście fabrykę terrorystów. 97, czyli w ogóle pojawienie się pojęcia islamofobia, poproszę do dołu. 2001, czyli nie tylko oczywiście Pentagon i WTC, ale oczywiście również wydaje mi się, że też swoisty podział na sunnitów i szyitów. Ja nigdy nie słyszałam, żeby ktoś się dzielił, że ty jesteś sunnita, ty jesteś szyitą i nie będziemy ze sobą rozmawiać. 2001 rok to jest ten czas, kiedy mniej więcej dochodzi do konfrontacji już w świecie arabsko-muzułmańskim. Później jest tylko gorzej. Farida Felkerim, o którym już mówiłam, tytuł książki Niech Francja będzie przeklęta. To jest właśnie to budzenie się światopoglądu, takiej tożsamości ideologicznej. Ale problem polega na tym, te lata to nie był jeszcze czas, gdzie faktycznie ta grupa była gotowa na radykalizację. Moment jest teraz i o tym będę mówić. Poproszę dalej. 2003, później 2004 zamachy w Madrycie, później zamieszki we Francji 2005, palące się samochody, my to wszystko wiemy. Później poszczególne kraje europejskie i bezpośrednio ważna ilość i zmieniające się proporcje. Rządy nie reagują. Nic się nie dzieje. Udajemy, że w dzielnicy Kreuzberg mieszkają wszyscy, tak? Neukölln mieszkają wszyscy. Nie wiem, czy tutaj Sławek się ze mną zgodzi. Ja przynajmniej dotarłam do dwóch książek burmistrza dzielnicy Neukölln, który już w 2004-2005 pisał o problemach integracyjnych, że nie ma ani funduszy, a z drugiej strony nie ma też środków ani osób, które raz mówiłyby biegle w języku arabskim, które chciałyby rozmawiać i integrować. Poza tym problem jest z dialektami, a tym bardziej jeszcze z osobami, które przybywają naprawdę z Dalekiego Wschodu. Poproszę dalej. 2007 zamach w Algierii, to wszystko jest ważne. Później powstanie Centrum Multikulturowego w Ulm, książka Honor albo śmierć. Ja robię Państwu taki przekrój historyczny i później statystyki. To jest 2010, czyli Austria 350 tysięcy populacji, Belgia 400 tysięcy. To było, proszę Państwa, 5 lat temu. To już jest czas, kiedy należy na to nałożyć ten czynnik militarny, a w zasadzie rewolucyjny. Gdzie dochodzi do arabskich rewolucji i tego, co się dzieje w krajach arabskich, poproszę do dołu. Kolejna kwestia, 2012, dużo osób nie łączy tych elementów. Unia Demokracji Muzułmanów w Francji i ich postulat o wprowadzeniu języka obowiązkowego, jakim jest język arabski. I proszę Państwa, szaria for Belgium, to chyba było już wspominane, tak mi się wydaje, dalej działa. Zakazana oczywiście organizacja działająca na terytorium Europy, ale działa i radykalizuje, poproszę dalej. To jest, tak jak mówię, tylko rys historyczny. Później imam Brukseli i przechodzimy do początków propagandy, czyli to, co nas interesuje. I tutaj, proszę Państwa, podział werbunek do ISIS to nie jest rok, to nie jest dwa, to nie są trzy lata. W zależności na kim się skupimy, czy skupimy się na kobietach, czy na mężczyznach, czy na osobach, które wywodzą się z kultury europejskiej, nie mają żadnych kontaktów z religią ani kulturą arabsko-muzułmańską. Problem jest taki, że im czegoś brakuje. Żyjemy w czasach, gdzie wszyscy pędzimy, mamy do czynienia z wyścigiem szczurów. I tutaj poproszę stop na chwilę.
gdzie faktycznie te cechy egoizmu, utylitaryzmu są na tyle wysokie, że my potrzebujemy poczucia takie, jak zostało nam pokazane. Jeszcze 2003-2004 Osama Bin Laden mówił o tym, że zgłoście się do nas, my stworzymy ummę i faktycznie będziemy szukać wam braci i sióstr w wierze, którzy będą wam potrzebni. To jest Inspire, to jest początek, nie wiem, czy to już było pokazywane, czyli początki Osamy Bin Ladena, wywiad z nim na temat efektu cieplarnianego, w zasadzie znawca od wszystkiego, ale to nie chodzi o to. Wydawnictwa propagandowe, które radykalizowały, ale to były początki. Ja, proszę Państwa, nie zapomnę jednego z wywiadów z Saddamem Husseinem, który już w więzieniu mówił o falach i o pomyśle na to, jak stworzyć coś większego, mechanizmie propagandowym, który trafi na podatny grunt. I to nie było 4 lata temu, proszę Państwa, tylko to było dużo, dużo wcześniej, gdzie należy skłócić najpierw nacje arabskie, muzułmańskie ze sobą, gdzie należy obudzić ten rytm kulturowy, bo łatwo jest niestety odnieść się w tych kulturach, w tych społecznościach do kwestii muzułmańskiej, bo przecież o nich nie mówimy, one są haram. Więc to, co zostanie powiedziane w danym meczecie, w danej małej miejscowości, niestety nikt z tym nie będzie dyskutował, nie będzie polemiki, więc kwestia wychowania. To jest 2004, 2005, 2006 rok. To jest odbiór bardziej populistyczny. Poproszę dalej. Populistyczny, czyli jak się możesz z nami skontaktować, wszystkie open source oczywiście i kolejne pojawienie się, o tym też Husajn mówił, czyli silny antysemityzm. Mamy wodzów, mamy liderów, którzy jeszcze nie są tak akceptowani, ale dalej cała reszta jest traktowana ogólnie. Cała reszta, która ma dostęp do tych materiałów, ale niekoniecznie tylko w języku arabskim, tylko w języku angielskim. Poproszę do dołu. Jeszcze. Później okazuje się, że można to zrobić trochę lepiej. Trochę lepiej, czyli odnieść to w kontekście arabskich rewolucji, ale i w zamyśle religijnym. Poproszę jeszcze do dołu, aż zdjęć taką dobrą sprawę. Jeszcze. I tutaj na górę poproszę specjalnie, chwileczkę do góry. I tutaj stop. London, Londynistan, to jest 2009 rok, element pakistański. Berlin, Dar el Berlin, jaka to jest koncepcja Marsylia, Elżeb. Amsterdam, Islamsterdam. Nikt tego nie wymyślił, proszę Państwa, z osób, które tam mieszkają. To jest machina propagandowa, która na początku jest śmieszna, na początku jest ironiczna, ale później okazuje się, że chociażby tak jak Neukölln, staje się jednocześnie Stambułem, Mekką, Ramallah, Kabulem, Mosulem, wszystkim w jednym. Z uwagi na to, że nie ma tych podziałów, ci ludzie wiadomo, że się gromadzą w obszarach, w których mają jaką taką wolność, gdzie nikim nie przeszkadza, a policja tam nie wjeżdża. Nie chodzi o to, ja też nie bardzo lubię generalizowania, nie możemy wrzucić wszystkich do jednego worka, już mówiąc tak kolokwialnie, ale problem jest taki, że niestety to robimy z uwagi na to, że nie mamy środków ani narzędzi. Jeżeli nie potrafimy sobie z tym poradzić od lat kilkunastu, to faktycznie problem jest jeszcze większy z uwagi na to, że jest odpowiedź. Czy będą to wszystkie social media, ale oczywiście te badania, które ja robiłam z perspektywy libijskiej, te, które bezpośrednio poprzez portale społecznościowe, linia odzieżowa Mujahedin, proszę Państwa, wersja Twittera, poproszę do dołu. Ja o osobach nie będę mówić, ale chodzi o odpowiedź, ja to nazywam kul dżihadem, to wszystko już myślę, że widzieliśmy. Oddzielnie radykalizowane kobiety, ośrodek w Rakce, który miał się tym tylko i wyłącznie zajmować. Postacie oczywiście, które przyjechały i szukały tej tożsamości w rejonach Iraku, czy chociażby Syrii, czy Libii, ale też Pakistanu, Somalii, Czadu, Nigerii, Mali i tak dalej. Mogę Państwu wymieniać. Część z tych ośrodków dalej funkcjonuje. Jedziemy dalej. Oczywiście stadia odbioru kulturowego, ale to idziemy dalej jeszcze do zdjęć. I niestety, każdy, patrząc z perspektywy socjologicznej, ale i z perspektywy badań nad bezpieczeństwem, pojawia się coś takiego jak koncepcja opóźnienia kulturowego, gdzie faktycznie, tak jak już wspominam, 2004 nie był tym czasem, gdzie znalazł się podatny grunt, to już 2014 i wielki kalif el-Baghdadi stwierdza, że będzie tworzył ummę i będzie tworzył państwo islamskie, będzie bita moneta i oczywiście jeszcze kilka innych elementów takich, które miałyby stworzyć struktury państwowe, a którymi oficjalnie oczywiście nie są, powoduje to, że
coraz więcej osób jest na to podatna, ale właśnie też z rejonów, poproszę do dołu, europejskich. To jest tylko kawałek nagrań od samotnych wilków, samotnych lwów, osób, które chciałyby się przyłączyć. To wszystko jest skierowane jeszcze w języku arabskim i angielskim, ale jest stosowana metoda code switchingu albo code mixing, gdzie już w SMS-ach zaczyna się odbywać ta propaganda, gdzie kobiety oczywiście poprzez związki partnerskie są werbowane. Są to również osoby, które po prostu nie dostały się do wojska, osoby, które nie dostały się do służb, a chciałyby powalczyć, poproszę do dołu, osoby, które chciałyby poczuć łącznik z religią. Skoro wersja populistyczna nie zadziała, o Dabiku już była mowa, ponad około 100 stron prawie każdy z tych magazynów. I tak jak podkreśliłam na samym początku, z mojej rodziny nikt o tym nigdy nie słyszał. Za to w rejonach europejskich to jest dosyć popularne, bo pokazuje ideę czegoś innego, tego, że można w coś wierzyć, że ludzie będą tworzyć coś razem i jest jeszcze element wspólnoty, czyli właśnie tej niby umy, która została uwypuklona nie koranicznie, ale została wyciągnięta w ten sposób, że są tworzone wilajaty, poszczególne obszary, poszczególne prowincje, gdzie faktycznie ta mapa, którą pani doktor pokazywała, będzie się spełniał plan i plan, dlatego jest nazwa magazynu Dabik, Dabik miasto, tam ma się rozpocząć ostateczna apokalipsa. I tutaj poszczególne elementy i nowa wersja od Starego Testamentu, poczynniki oczywiście religijne, od hidżry, poproszę jeszcze dalej, po tych kilka elementów, czyli co się dzieje z osobami, które są niewierzące, bez względu na to, co jest napisane w księdze, to nie jest istotne. Jak to powinno wyglądać, czyli pokazana jest jedna droga myślenia tego, jak to powinno wyglądać, to oczywiście kadr z jednej z egzekucji, logo ośrodka szkoleniowego dla kobiet Daesh, idziemy dalej. Portal, on cały czas działa, dżihadologii, to są tytuły, razem już z przypisami Państwu umieszczam, to też są dane open source, z tego można skorzystać, to można zobaczyć. Tylko problem jest jeden, to już nie jest angielski, to jest niemiecki, to jest turecki, to jest farsi, to jest ukraiński, rosyjski, francuski, poproszę do dołu. Idziemy jeszcze do dołu. I tutaj jest to, od magazynów. Ja sama zastanawiałam się, jak daleko to pójdzie. Niestety idzie to w takim kierunku, że to zaczyna się robić modne, dlatego to nazywam kul dżihadem. Od magazynu Dar el-Harb, który ma charakter religijny, el-Szemika dla kobiet w języku francuskim, taki mniej więcej coś na zasadzie seks poradnika, gdzie proszę Państwa w krajach arabskich nie zobaczycie czegoś takiego absolutnie, Dar el-Islam, czy mniej więcej Garibi, Mataani, Kenia, czyli na kraje afrykańskie, w rodzimych językach, poproszę dalej, raporty, linia odzieżowa już była. To jest pierwsza strona z odpowiednika Facebooka, czyli Kalifatu Buka. Czasem można się zarejestrować, idziemy do dołu. Nie radzę, proszę Państwa, naraz na to wszystko wchodzić, bo ktoś zapuka. Kanały na YouTubie, Instagramie, Twitterze. To jest odpowiedź. I tutaj kilka zdjęć, to Pan tak pomalutku może po tym przyjechać, ja będę mówić. Inaczej się radykalizuje chłopców, którzy grają całymi dniami na PlayStation i chcieliby zagrać w GTA 5, a w zasadzie niestety dalszym oferuje GTA 6. Chcą mogą zagrać, oferuje im Call of Duty, oferuje im możliwość wykorzystania broni, odbycia prawdziwej misji, zdobycia punktów zabijając swoich wrogów, czyli Amerykanów przede wszystkim albo Żydów, będzie można się wcielić w rolę, czyli będzie można się przedostać na teren Afganistanu, Iraku. Jest to też możliwość zobaczenia czegoś więcej, opcja turystyczna. Niestety, jeżeli chodzi o rejon libijski, bardzo wielu chłopców w wieku lat od 8 do 11 zostało zwerbowanych jeszcze przez Al-Kaidę, oferując im właśnie możliwość podróży. Chłopcy ci, proszę Państwa, zostawiali płytę CV z informacją, że jadą zabijać Amerykanów i byli łapani na granicy irackiej z kałasznikowem większych od nich. Co ciekawe, w domu nie mieli nawet komputera, ale film był zmontowany fenomenalnie. Tutaj też kadry oczywiście już w odmiennych językach, tak żeby można było zobaczyć cały przekrój tej propagandy. Więc jest jakaś droga na młodych chłopców, którzy chcieliby jechać, ale którzy chcieliby wcielić w życie to, co widzą w grze komputerowej. Więc kwestia problematyki wychowania. Kobiety, w zależności jakie, czy te, które się zakopują, czy te, które na przykład mają dwójkę dzieci i nie mają warunków ekonomicznych, żeby się utrzymać, a ktoś im proponuje albo daje możliwość utrzymania dzieci, opłacenia studiów,
czy chociażby jakieś inne oczywiście kwestie materialne. Czy są to osoby wykształcone, które pracują na uniwersytetach, czy są to osoby, które zajmują wysokie stanowiska. Na każdego znajdzie się metoda, w zależności od potrzeb, w zależności od tego, czego danej osobie brakuje w życiu. I niestety tragiczny jest ten moment, że raz z falą narastających kryzysów, z falą też nienawiści, popularne chociażby takie wydania, bardzo krótkie, pocketbooki, czyli dla samotnych wilków. To, co wydarzyło się dzisiaj w Stambule, w zeszłym tygodniu też zamachy, ale oczywiście Sahara Zachodnia, czyli taka druga mekka Francuzów w odniesieniu do wieży Eiffla paryska. Tutaj Sahara Zachodnia numer jeden, jeżeli chodzi o destynacje turystyczne. I pokazanie i wcielenie w życie planu. Planu, który nie jest tylko koncentrowany oczywiście na mężczyznach i kobietach, ale również na dzieciach, o tym też była mowa. Coraz więcej filmów, ale pamiętajmy, że to też nie zaczęło się dzisiaj. Jeszcze Hamas i Hezbollah również produkował takie filmy, które są jeszcze dostępne na YouTubie, czyli odgrywanie intifady w wersji przedszkolnej. I tak dalej, i tak dalej. Jedziemy dalej. Elszemika wygląda, proszę Państwa, tak? Jedziemy dalej, to już jest koniec. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego Państwu to pokazuję z uwagi na to, że nie starczyłoby czasu. To jest tylko przekrój, to są tylko pierwsze strony. Ja zajmuję się tym już dobrych kilka lat i powiem Państwu, że za każdym razem jestem coraz bardziej zszokowana pomysłowością, ale dlatego, że taka jest potrzeba. Nie wiem, czy Państwo też macie takie wrażenie, im dłużej oglądamy media, tym pewne rzeczy nam się nudzą. Te zamachy cały czas ukierunkowanie się na to, co się dzieje w tamtym rejonie. A od jakiegoś czasu w zasadzie już nie ma w ogóle informacji na poszczególne tematy, które mają miejsca a propos propagandy, bo po prostu nie są atrakcyjne. Nie są atrakcyjne i nie ma metod, nie ma odpowiedniej ilości ludzi, która faktycznie mogłaby przeciwdziałać z tym. Poproszę jeszcze do dołu. Tutaj AMCA, czyli Czarna Afryka, oddziały, czyli stare obozy, stare domy dziecka, tak bym je nazwała, które jeszcze kiedyś były wykupywane przez Muammara Kaddafiego. Później były to oddziały szkoleniowe, a obecnie również szale, które wykorzystują chociażby w rejonie Azawad, czyli bojownicy, którzy uciekli, bojownicy, którzy chcą walczyć, którzy połączyli się z innymi oczywiście organizacjami i dalej werbują dzieci. I tak jak nawet, jeżeli rozmawiamy o tym, jak przeciwdziałać, nie chcę powiedzieć Państwu, że się nie da, ale z drugiej strony, jeżeli nowe wytyczne mówią o tym, że ścinajcie brody, noście krzyże, umawiajcie się z blondynkami, pijcie alkohol, jedzcie wieprzowinę i tak dalej, pojawia się problem. Francja jest jednym z najlepiej inwigilowanych w ogóle przez służby państw, a mimo to takie rzeczy się wydarzyły i będzie się tak działo prawdopodobnie jeszcze przez długi czas. Z uwagi na to, że nawet Państwo Islamskie mówi, że już 5,5 tysiąca bojowników jest w Europie, będą mieć zdjęcia, oni się będą oznaczać na Facebooku, na Twitterze. Te metody werbunku to nie jest oczywiście tylko czytanie, to nie jest tylko granie, to są komunikatory. Już nikt nie rozmawia z sobą na Facebooku, na fora Twitterowe też ciężko się dostać, ale dużo łatwiej to robić przez konsolę do gier. To też już o tym się mówi i cały czas ta debata polega na tym, jak zrobić, żeby faktycznie to nie było atrakcyjne, bo cały czas odnosimy się do tych pierwotnych wartości, gdzie faktycznie pewne pokolenie, nazywam to mimo wszystko pokoleniem trzeciej, czwartej generacji, ale i pokoleniem 30-latków, chce powąchać prochu. Czy to będą sekty, czy to będą organizacje paramilitarne, czy to będzie sekciarstwo, czy to będą to takie grupy bojówkarskie, poproszę jeszcze do dołu. Niektórym to się spodoba, jest joint to jihad, jest oczywiście sposoby komunikacji, adresy mailowe, zdjęcia, kto jest niewiernym, z kogo trzeba zabić, tak dalej, tak dalej. Nie będę o tym wszystkim opowiadać. Możliwości. Możliwości przede wszystkim dla nich i dla naszej percepcji i odbioru. Tak jak na samym początku zaczęłam swoje wystąpienie od tego, że nam się wydaje, że jest to ogromna armia walcząca. Czasami są to 2-3 osoby w rejonach, poproszę jeszcze do domu, w rejonach arabskich, ale są to też osoby, które po prostu działają tak jak gangi i grupy przemytników, które właśnie w okresie mniej więcej listopad-grudzień zajmowały się, to może Pan na chwilę zostawić, zajmowały się przeprowadzeniem z Czarnej Afryki ludzi do Libii. Teraz Państwo usłyszycie Federica Mogherini, dzisiaj wydała oświadczenie. W Libii na samym wybrzeżu 450 tysięcy czeka na przerzut. Bzdura, 2 miliony to już było w grudniu. Lampedusa mniej więcej tak ode mnie, od domu to jest 120 km.
Więc na dobrą sprawę to jest mała tratwa. A z drugiej strony z Trypolisu do Turcji 3 razy dziennie jeżdżące stateczki z bojownikami Al-Kaidy, Daesh albo Ansar el-Sharia, które leczą Turcy, oni wracają. Czasami jeszcze armia, wolna armia libijska ich bombarduje, to oni wracają do Libii i na koszt państwa jadą do Turcji, bo w wyniku ran bojowych doznali urazu i są z powrotem leczeni. Ma poszczególne osoby, nie tylko Libijczycy, ale i oczywiście werbownicy z Zachodu, bo to oni są najsprawniejsi i to oni stanowią inny odłam, przynajmniej jeżeli chodzi o te rejony. Im się płaci więcej. W Czarnej Afryce mniej więcej teraz jest taka informacja bezpośrednio sam, to jest $1000 za w ogóle walkę z Libijczykami, czyli z oddziałami, które na przykład pułkownika Heftera, generała Heftera, które walczą. $1000 za to, żeby coś zrobić, żeby być takim samotnym Libkiem. I tak dalej, i tak dalej. Al-Kaida to jeszcze było $300-400, tak się liczy. ISIS około $500. Teraz z uwagi na kryzys ekonomiczny wersje finansowe spadły, ale niestety kalifat wchodzi w nową, przede wszystkim w nowy sposób działania. To już nie jest tylko taktyka stosowania my i oni, ale też opuszczania swoich dawnych rejonów do nowych obszarów i niestety pozbywanie siebie nawet możliwości zarobienia, tak jak wysadzania rafinerii. Co wydaje się to absurdem, ale z drugiej strony powrót do korzeni, czyli fundamentu i stworzenie wszystkiego od początku dla niektórych staje się szansą, a dla tych, którzy są w Europie, to są te elementy, czyli kwestia zwrotu kulturowego sygla, gdzie my wam pokażemy, bo my teraz w coś wierzymy. Nie mówię o muzułmanach, nie mówię o Arabach, nie mówię nawet o Europejczykach. Mówimy o całej grupie ludzi, która czuje pewien brak. Czuje frustrację, problemy oczywiście, kulturową alienację. I niestety, czy będę się tutaj odnosić do Fukuyamy, końca historii, końca człowieka, to niestety to wszystko już było i dlatego zaczęłam już tutaj od XVIII wieku, pokazując, jak te wszystkie układy są skomplikowane i jak przekleństwem Chińczyków, w jak ciekawych czasach żyjemy, niestety, ale jak niestety też również te elementy będą się rozwijać, bo końca nie widać. Tak mi się wydaje, przynajmniej jeżeli chodzi o Syrię, wątpię, żeby tutaj Turcja dopełniła jakichkolwiek obietnic, już tak mówiąc prywatnie. Kwestia kurdyjska i tego, że Syria jest po prostu proxy war i odbywają się na niej gra różnych mocarstw, tak samo jak Libia w zasadzie i te rejony. Badacze z tamtej strony mocy, że tak powiem, mówią, że po prostu Daesh jest wszystkim na rękę. Wszystkim, nie ludziom. Daesh jest na rękę, bo każdy na tym robi kasę. Każdy na tym zarabia, a żeby pozbyć się starych reżimów, czy to był Muammar Kaddafi, czy to był Hussein, czy jest to Assad. Trzeba diabła wypędzić Belzebubem, czyli czymś jeszcze gorszym. Czymś nakręcić całą tą machinę propagandową i wprowadzić ją w życie punkt po punkcie. I patrząc na strategię Al-Kaidy punkt po punkcie to się sprawdza. Jeden z osadzonych Libijczyków w Guantanamo dowodzi teraz, nazwisko Bilhaj, dowodzi teraz lotniskiem w Trypolisie. Można. I tak dalej. Mowa już o więzieniach też była, więc tutaj poproszę do dołu. Walka, czyli autor ostatniej książki Państwa Islamskiego, to jest oczywiście wróg. Wytłumaczenie koraniczne, którego Państwo otwierają z Koran, nie znajdziecie w żadnej surze, ale osoby, które będą czytały, będą miały wrażenie, że jest to czysta religia, jest to ta czysta karta, taka jaka była w czasach proroka. Więc niestety określenie tego, ale oczywiście to, co jest dobre, no bo przecież kalifat nie jest taki zły, bo dzieci dostają lekarstwa, są lekarze, są robione szczepionki, są rozdawane pieluchy i tak dalej. Materiały propagandowe, oczywiście mówię z ogromną dozą ironii o tym wszystkim, bo część osób się na to złapała. Szczęśliwi, uśmiechnięci są panowie, wyjechali do raju, do swojego Eldorado, jedziemy dalej. To są fragmenty bezpośrednio z tych magazynów, to jest akurat numer 6, pokazujące, jak jest dobrze. Osoby, którym udało się uciec, już opowiadają inne historie, ale to są przede wszystkim kobiety. Znowu konotacje religijne. Problem jest taki, przede wszystkim, że problem jest z centralizacją. Tak jak kiedyś Erdogan mówił, że minarety będą naszymi bagnetami, niestety zostało powielone wielokrotnie i niestety uwypuklił się ten wymiar bardzo negatywny, ten fundamentalistyczny, ekstremistyczny, który znalazł bardzo
dobrą, podatną bazę na to, żeby faktycznie wcielać to w życie. Co z jednej strony nam się nie podoba, ale wydaje mi się, że już wszyscy do tego przydochliśmy. Nie wiem, czy już każdy się zastanawia, ile osób znowu zmarło w wyniku kolejnego zamachu, bo przecież Peszawar to było, jest tak daleko, a gdzieś Sahara Zachodnia to przecież nas nie dotyczy. Nie odnosząc tego nawet do fali migracyjnej, przez lata byliśmy bardzo głusi, bardzo ślepi i właśnie wydawało nam się, czyli już w perspektywie zachodniej, bo ja też, proszę Państwa, mam takie lekkie rozdwojenie jaźni. Trochę mówię tak, więc mam nadzieję, że wyczujecie Państwo, o co mi chodziło, poproszę do dołu. Kończę. Tak, jasne. Więc to pokazuje, że chwyt propagandowy, kul dżihad, elementy, budowanie elementów wroga. Poproszę jeszcze do dołu. Tutaj oczywiście może Pan tak przyjechać pomalutku, ja powiem w kilku zdaniach już tak na samo zakończenie. Nie chcę mówić, co będzie dalej, nie będę się bawić w wizjonerkę, ale problem polega przede wszystkim na tym, czy my mamy mechanizmy i mamy działania, żeby wprowadzić i nawet sprawdzać, czy chociażby inwigilować te osoby. Skoro wydaje mi się, że obserwujemy to, co się dzieje na ulicach naszych miast i dalej nic się w tym kierunku nie dzieje, jeżeli dane osoby zazwyczaj były znane policji, czy chociażby poszczególnym służbom i udało im się dokonać zamachów, czy po prostu tak jak prześmiewczo też w różnych krajach się mówi, że właśnie demokracja nie jest jak Coca-Cola i nie wszędzie smakuje tak samo. Irak był, Afganistan był, no to teraz macie Irak, Syrię, Afganistan, Pakistan na swoim terenie i tak dalej, więc to, proszę Państwa, jest bardzo przykre, chciałabym powiedzieć coś optymistycznego, ale chyba mi się nie uda, Pan Desidop już był, może Pan tutaj też już na ostatniej stronie przyjechać. Jeszcze jedna i możemy tutaj stanąć na tym. To jest ta propaganda, to są te metody werbunku. Ludzie w różnych momentach życiowych, pamiętajmy, to już czasami jest mężczyzna, który świetnym garniturem z bardzo dobrym samochodem podjeżdża do grupy chłopców, którzy nie mają perspektyw na przedmieściach Paryża, ale jest to również osoba, która jest wykształcona, która rozmawia i konwersuje różnymi językami na bardzo wysokim poziomie. Albo jest to kobieta, która po prostu się zakochuje i tak dalej, i tak dalej. Więc tego jest bardzo dużo. To nie jest kwestia ostatnich 2 lat. Niestety kryzys migracyjny pokazuje, że będziemy musieli sobie z tym wszystkim poradzić, a przede wszystkim z tą propagandą, bo ona trafia głównie do Europejczyków, albo do właśnie tego drugiego, trzeciego pokolenia, bo tam walka w Daesh, tak jak mówił już o kazusie libijskim, to jest kwestia utrzymania się. To jest na zasadzie, że tydzień niektórzy są w Daesh, wywieszają takie skarpetki na lusterka i są za państwem islamskim, później przychodzi wojsko, mówi, nie, my jesteśmy brygady muslim, my z nimi walczymy. Kwestia zawiania nurtu i politycznego, i ekonomicznego. A czy ktoś chce coś z tym zrobić, to już zostawiam jako pytanie do dyskusji, może Pan wyłączyć. Dziękuję, przepraszam za przybycie. Dziękujemy bardzo serdecznie za to wystąpienie, Pani Doktor. Nasuwają się pewne wnioski po tych prelekcjach. Pierwszy wniosek jest taki, że ja bardzo bym sobie życzył i mam taką nadzieję, że tego typu narady i prelekcje odbywają się na przykład w siedzibach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Agencji Wywiadu, czy w agencjach naszych sił zbrojnych, gdzie niestety ostatnio bardziej zajmujemy się tym, kto okupuje jakie stanowisko i kogo zastąpić, prawda? Drugi wniosek jest taki, że w kontekście jakby reakcji państwa polskiego i państw zachodnich generalnie na zagrożenie islamskiego terroryzmu, jak popatrzymy na ujawnione niedawno wolumeny korespondencji i pism Osamy Bin Ladena, które powstawały w Abbottabadzie mniej więcej w latach 2005 do 2011 roku, to wręcz szokuje głębia strategiczna tego człowieka, iż nie tylko przewidział, jak Zachód zareaguje przede wszystkim na event, jaki był 11 września, ale nie tylko, ale również jakie są cele, jaka jest metodologia i jak oni są cierpliwi. I teraz pytanie, czy my, znając to wszystko, o czym przed chwilą słyszeliśmy, jesteśmy w stanie tak samo cierpliwie, ale jeszcze bardziej skutecznie odwrócić trend, aby ten islamizm polityczny, ten terror de facto, zwalczyć. Dobrze. Chciałbym otworzyć forum na 3 pytania do prelegentów, którzy
propozycję, a może byśmy jednak forum na zakończenie dali, żebyś ty swój wygłosił i potem na zakończenie przyjdziemy do podsumowujących i na forum. Dobrze, to może w takim razie ogłoszę 5-minutową przerwę kawową, 5-minutową i wracamy na wykład i pytania zostaną przełożone na koniec naszej konferencji. Dziękuję.